Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszy wieczór i zapraszam na spotkanie z naszym szczególnym gościem w Rozmowach Niedokończonych. Dzisiaj jest z nami ksiądz kardynał Willem Jakobus Eik. Witamy serdecznie, ekscelencjo, w studio telewizji Trwam w Toruniu. Thank you. Dziękuję. Ksiądz kardynał, dodam, drodzy Państwo, kto by jeszcze nie wiedział, choć pewnie wszyscy już znamy doskonale księdza kardynała, z różnych źródeł i wypowiedzi, jest arcybiskupem Utrechtu. Jak każdy arcybiskup Utrechtu, jest równocześnie prymasem Holandii. Jest kapłanem od 1985 roku. Studiował, co ważne, medycynę. Uzyskał doktoraty z zakresu badań, z zakresu bioetyki medycznej, z zakresu filozofii. Wykładał etykę, teologię moralną. Zasiadał też w zarządzie Stowarzyszenia Lekarzy Pro-Life, broniących życia w Holandii. Był współzałożycielem i prezesem stowarzyszenia organizującego konferencje i publikacje z zakresu etyki lekarskiej. Był również członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od roku 1999 został mianowany biskupem Groningen-Leeuwarden i w tym też roku otrzymał święcenia biskupie. Od roku 2007 jest biskupem, arcybiskupem Utrechtu i jako taki właśnie jest również tradycyjnie prymasem Niderlandów, czyli Holandii. Brał udział również ksiądz kardynał w nadzwyczajnym synodzie biskupów na temat rodziny. W obu sesjach tegoż właśnie synodu brał udział w ostatnim konklawe, które wybrało Ojca Świętego Franciszka, a więc to tak w wielkim skrócie. Jest znanym obrońcą wiary, głosicielem wiary, Ewangelii w swoim kraju, w Holandii i nie tylko w Holandii, bo jako kardynał, jako też i lekarz, ekspert z dziedziny medycyny i teologii i filozofii, jest znany też szeroko poza Holandią oczywiście i również w Polsce. To nie jest pierwsza wizyta księdza kardynała w Polsce, chociaż pierwsza, jak już wiemy, w Toruniu. Cieszymy się, że dzisiaj możemy spotkać się w naszym studio i z naszymi słuchaczami i telewidzami. Też dodam, że ksiądz kardynał napisał ostatnio, myślę, ważną pozycję, którą teraz trzymam w ręku. Książka dotycząca katolickiej moralności małżeńskiej i etyki seksualnej, więź miłości. Nowa pozycja, bardzo cenna, kompendium wiedzy na temat nauczania Kościoła katolickiego, na temat moralności, antropologii, a więc tego, kim jest człowiek, czym jest małżeństwo, jakie są cele małżeństwa i wiele, wiele tematów z tym wymiarem życia związanych. Będziemy też do tych tematów oczywiście dzisiaj w trakcie naszej rozmowy nawiązywać. Drodzy Państwo, a temat naszych rozmów brzmi: dobra nowina o człowieku, przepraszam, dobra nowina o Bogu, dobrą nowiną o człowieku. Wiara w Europie. Chcemy pokazać, drodzy, raz jeszcze zobaczyć wspólnie, że dobra nowina jest również dobrą nowiną afirmującą, wspierającą człowieka. Eminencjo, chcę zapytać o Holandię na początek. Wszystkie dane statystyczne różnych organizacji międzynarodowych wskazują Holandię jako kraj, gdzie żyje się bardzo szczęśliwie. Holendrzy są narodem bardzo szczęśliwym. To jest w tym rankingu szczęścia, dobrobytu, w światowym rankingu, różnych rankingach. Holandia jest bardzo wysoko w czołówce. Yes. Jak to wygląda od środka? How does it look like from inside? Well, you know, they say that they are happy. No, tak mówią, że są szczęśliwi. And, I think they are honest, they are feeling like that. Myślę, że są w tym szczerzy, że tak właśnie czują. Christians, of course, we say ale oczywiście jako chrześcijanie, my mówimy, że
nasze prawdziwe szczęście możemy odnaleźć wyłącznie w Chrystusie Jezusie. Ojciec pyta o, jeśli ojciec pyta o sytuację kościoła w Holandii, no to muszę przyznać, że kiedy byłem młodym człowiekiem w latach 50., 60. ubiegłego wieku, urodziłem się w małej wiosce niedaleko Amsterdamu. Mieliśmy wtedy 4 msze w kościele w niedzielę. Kościoły były wtedy pełne. 80-90% osób uczęszczało do kościoła. Ale wszystko zmieniło się po roku 1965. Pomiędzy rokiem 1965 a 1975 zmniejszyła się o połowę liczba uczestniczących we mszy świętej. Na oczach można było dostrzec obniżającą się liczbę wiernych uczęszczających na mszę świętą. A po 1975 roku ta liczba nie zmniejszała się już tak szybko, ale to był taki równomierny proces. Przed pandemią koronawirusa mieliśmy maksymalnie 150 tysięcy katolików uczestniczyło we mszy świętej. A łącznie w Holandii mamy ponad 3,6 miliona katolików, więc to jest bardzo mały procent. A po pandemii the church attended roof turned out to be diminished. Liczba uczestniczących we mszy świętej zmniejszyła się do poniżej 90 tysięcy. Number grew a little bit. Później ten procent nieznacznie wzrósł do około 100 tysięcy, ale pozostał na tym poziomie. Więc po pandemii utraciliśmy 1/3 uczestniczących we mszy świętej, więc to jest oczywiście wielka strata. Myślimy, dziś dyskutujemy, w jaki sposób dotrzeć do tych ludzi na nowo. Te osoby często przestały chodzić do kościoła w ogóle. Niewiele kontaktów mamy z młodymi ludźmi, z ich rodzicami, z rodzicami dzieci. Oczywiście musimy znaleźć sposób, jak dotrzeć do rodziców młodych dzieci, bo oni są pierwszymi katechizującymi dzieci. Rodzice katechizują swoje dzieci jeszcze zanim zrobi to ksiądz, poprzez przykład, poprzez słowo. To jest bardzo, bardzo ważne zadanie, które stoi przed rodzicami. Więc stoi przed nami bardzo piękne, ale trudne zadanie. Holandia słynie oprócz tulipanów, wiatraków, wielu innych pięknych miejsc, które można zwiedzać i kanałów w Amsterdamie. Kościół jest wciąż piękny, chociaż no, ten procent uczestniczących mszy już nie tak piękny. Chcę spytać właśnie, czy udało się jakoś o powody tego spadku wierzących w Holandii. Holandia przez długi czas słynęła jako kraj ogromnie katolicki. Większość misjonarzy na świecie to byli misjonarze holenderscy, którzy ewangelizowali krańce świata, chyba wszystkie niemal kontynenty. I ksiądz kardynał wspomniał o takim gwałtownym i niesamowicie głębokim spadku tej wiary. Czy wiemy, jaki był powód tego? This deep decrease in numbers. What was the cause of this? Yes, I think
wydaje mi się, że mógłbym wskazać na dwa powody. Pierwszy powód, w drugiej połowie lat 40., czyli zaraz po II wojnie światowej, rozpoznaliśmy zmianę nastawienia katolików do kościoła. Katolicy uczestniczyli w klubach scoutingu, chodzili do katolickich szkół, do katolickich uczelni, tworzyli katolicką społeczność i pozostawali. Ale w tamtym czasie nie zaprzeczali centralnym prawdom chrześcijaństwa, natomiast te prawdy pozostawały jakoś abstrakcyjne dla nich, nie miały bezpośredniego przełożenia na ich osobiste życie. Mieli trudność w takim przełożeniu właśnie prawd wiary chrześcijańskiej na życie codzienne. To jest pierwszy punkt, taka rozpoczynająca się sekularyzacja. A drugi powód, Kościół w Holandii przeszedł bardzo nagłą zmianę na początku lat 60. Rosły płace, wynagrodzenia. Ludzie stali się w pewnym sensie bogaci, zamożni. Ludzie, którzy dochodzą do pewnego stopnia zamożności, osiągają pewną niezależność i właśnie to się stało. Stali się indywidualistami przez to, że osiągnęli pewien poziom niezależności. Więc zamknęli też swoje serca. He does not believe anymore. I ten taki człowiek przestaje wierzyć w jakiś zespół prawd. A number of people, like in a church. And moreover, a co więcej, they were thinking that it was, you know, just impossible to know the truth. Ludzie przestali w ogóle wierzyć w samą możliwość poznania prawdy. Więc jeżeli w ogóle nie można poznać prawdy, to i Kościół nie może ogłaszać prawdy o Chrystusie, o Kościele. To była bardzo duża trudność. Więc w tamtym czasie ludzie stracili już związek z Kościołem. W latach 60. utracili taką społeczną więź z Kościołem. Wiele osób przestało chodzić do Kościoła. Opuścili Kościół. A młodzi rodzice katolicy przestali też chrzcić swoje dzieci. Starzy katolicy posunięci w latach umierali, a tylko niewiele dzieci rodzin katolickich otrzymywało chrzest. W ten sposób liczba rodzin katolickich zmniejszała się. Więc jeszcze w latach 2000 mieliśmy 5 milionów katolików, a w latach 20. XXI wieku już tylko 3 miliony 600, więc około 28% straciliśmy, prawie 1/3 katolików. To jest wielka strata.
Nevertheless, you should not only think that is negative. Ale nie możemy myśleć tylko o tych negatywach, dlatego że ci katolicy, którzy pozostali w Kościele, są bardzo przekonanymi katolikami. Więc kiedy ja byłem proboszczem, zaraz po moich święceniach, w latach 80., many people were still present. In Saturday evening mass at 7 o'clock, wiele osób przychodziło jeszcze na sobotnią mszę wieczorną o 19:00, czy many did not believe anymore in what I preached. Czy w niedzielę o 11:00, ale wielu z nich już nie wierzyło w posługę kapłana, byli krytyczni. Dzisiaj nie mamy już z czymś takim do czynienia. Mogę głosić in a very, of course, prudent way. Oczywiście w bardzo rozsądny sposób o piekle, o czyśćcu, o niebie, o zmartwychwstaniu. A w 85 roku nie mogłem sobie na to pozwolić. Dzisiaj można. I ludzie nawet, ludziom się to podoba, kiedy jesteśmy wyraźni w naszym przekazie. Ja jestem kapłanem od 39 lat, więc to jest bardzo krótki okres. Trzeba by tutaj poznać całą historię Kościoła, ale cieszę się z tego rozwoju, dlatego że to daje nam nowe możliwości ewangelizacji. Paradoksalnie, czy tak można powiedzieć, że dzisiaj jest przy tym kryzysie, który mamy w Holandii wiary, że łatwiej jest dzisiaj głosić Słowo Boże niż w latach, pierwszych latach kapłaństwa księdza kardynała, gdzie była ta kontestacja wśród wiernych tego, co się głosi w Kościele. Yes, sure. Tak, tak. Oh, yes. O tak. Much easier. O wiele łatwiej. You know, we use the altar missal. Używaliśmy. All the priests in my archdiocese. Wydaje mi się, że wszyscy kapłani w mojej diecezji używają mszału. Ci wszyscy kapłani, którzy jakby przeszli przez te różne eksperymenty posoborowe, bardzo wielu z nich odeszło z kapłaństwa. Niewielu z nich może służyć w parafii dziś z powodu stanu zdrowia, wieku. Kiedy ja byłem młodym kapłanem, to była pewna taka moda, żeby odprawiać mszę w taki improwizowany sposób, bez posługiwania się mszałem. Nie mamy już z tym do czynienia dzisiaj. Dziś kapłani faktycznie idą za rubrykami mszału, posługują się lekcjonarzem. Celebrating the mass. I sposób, w jaki celebruje się mszę świętą, to jest również zawsze prawo naszej wiary, tak jak mówili ojcowie Kościoła. To, w jaki sposób celebrujemy mszę świętą, przekłada się na to, jak wierzymy. Więc kiedy celebrujemy w piękny sposób, kiedy lud Boży słyszy czytania pochodzące ze Słowa Bożego, a nie wymyślone fantazje głoszącego, to jest oczywiście o wiele lepszy sposób na przekaz wiary chrześcijańskiej. Więc tak, obecnie o wiele łatwiej jest głosić Chrystusa niż w moich wczesnych latach kapłaństwa. Kiedy czytam wypowiedzi księdza kardynała na temat sytuacji Kościoła w Holandii, tym, co mnie uderza, jest wizja na przyszłość Kościoła w Holandii, przekonanie, że Kościół w Holandii ma przyszłość, ma perspektywy. Ksiądz kardynał używa takiego sformułowania kreatywna, twórcza mniejszość. You have this saying that there is this creative small group. Yeah, that's an idea, concept of tak, to jest
taka idea, koncepcja wywodząca się od papieża Benedykta XVI, a on przejął to od filozofa społeczeństwa angielskiego. On studiował powstanie i upadek ponad 20 kultur. I odkrył to, że zawsze wzrost jakiejś społeczności ma wielki wpływ właśnie ta kreatywna mniejszość. Ta kreatywna mniejszość ma szansę odpowiedzieć na aktualne potrzeby. Są w stanie być takim ziarnem, takim zaczynem kultury. I kiedy Benedykt XVI udał się do Czech, wydaje mi się, że to było w 2009 roku, pewien dziennikarz w samolocie zapytał go: o Ojcze Święty, Kościół w Czechach, Kościół rzymskokatolicki jest tak mały, jaki może mieć wpływ? Ojciec Święty odpowiedział: o, proszę poczekać. Kościół w Czechach jest kreatywną, twórczą mniejszością. A zatem będzie zdolny do chrystianizacji nowej kultury. Oczywiście mówimy o tej trudnej kulturze hiperindywidualizmu, która czyni prawie niemożliwym głoszenie wiary masom, głoszenie wiary wielkim grupom ludzi. Oczywiście mamy małe grupki chrześcijan, katolików, oni nie poddają się wpływowi kultury, więc potrafią myśleć we własny sposób, nie postępować za opiniami większości. I te małe grupy stają się coraz silniejsze, coraz mocniejsze z roku na rok. Więc ja jestem pełen nadziei, że ta kultura hiperindywidualizmu, mimo iż pozostaje silna, ja nie twierdzę, że ona zniknie, odejdzie jutro czy pojutrze, ale każda kultura w całej historii ludzkiej w pewnym momencie dochodzi do kresu. I to stanie się również z tą współczesną kulturą hiperindywidualizmu. Nie jestem prorokiem, więc proszę mnie nie pytać, kiedy to się stanie. Nie mogę odpowiedzieć, kiedy to się stanie, ale kiedy to się stanie, jest bardzo ważne, żeby ta twórcza katolicka mniejszość była przygotowana, była gotowa na uchrześcijanienie tej nowej kultury. Ksiądz biskup oczywiście doświadcza bólu zamykania wielu kościołów w swojej diecezji, ksiądz kardynał, czy w Holandii to się dzieje cały czas, ale też zapytać się o coś innego. Też równocześnie każdego roku dziesiątki dorosłych osób przyjmuje chrzest. Jacy to są ludzie Holendrzy? Czy to są Holendrzy, czy to są imigranci? I czego oni szukają w Kościele, w takim społeczeństwie, które odrzuca Ewangelię, a oni ją wybierają jako sens swojego życia? Dutch people, or are they immigrants? What are they looking for while receiving baptism right now? Let's start with the problem of closing down churches. Od problemu zamykanych kościołów. You know, decided to merge all the parishes. Ja również podejmowałem decyzję o łączeniu parafii ze 120 parafii. Zmniejszyliśmy liczbę parafii do 49. W niektórych parafiach było kilka kościołów. In order to make the life of the parish priest
I oczywiście podejmowałem takie decyzje po to, żeby uczynić życie proboszcza takiej parafii bardziej znośnym, bo no, jeśli odpowiadamy za wiele parafii, wiele kościołów, wiele rad parafialnych i każda rada parafialna spotyka się przynajmniej 10 razy do roku i mamy w naszym grafiku, w kalendarzu kilkaset takich spotkań w ciągu roku, to gdzie pozostaje czas na opiekę duszpasterską nad owczarnią? Więc lepiej jest dla proboszcza, jeśli będzie zajmował się tylko jedną radą parafialną, a mimo to jest jeszcze trudniej znaleźć chętnych do bycia uczestnikami takich rad parafialnych. Współcześnie jest to bardzo, bardzo trudne. Jest tak wiele różnych zasad, jest dosyć duża biurokracja. Więc uczestnicy rad parafialnych, członkowie rad parafialnych muszą być na pewnym poziomie. Czasem ciężko jest znaleźć takich katolików, którzy prowadzą odpowiednie życie, które odpowiada doktrynie Kościoła. Wielu katolików nie pozostaje w związkach małżeńskich kościelnych. Niektórzy nawet nie pozostają w związkach cywilnych. Pozostają w różnych nieregularnych relacjach, więc wcale nie tak łatwo jest znaleźć katolików, którzy są zdolni, którzy mają umiejętności i mogą być członkami rady parafialnej i również prowadzą życie, którego wymaga się od członków takich rad parafialnych, no bo oni muszą być również jakimś przykładem, wzorem dla całej parafii. Muszą zatem swoim życiem przedstawiać nauczanie Kościoła na temat życia małżeńskiego. A zatem, kiedy łączymy parafię, również łączymy siły. Łączymy siły, jak w wojsku. Są takie parafie, które już nie są bardzo żywe, ożywione, a inne parafie, które jeszcze przejawiają dużo życia. I kiedy połączy się takie dwie parafie, jedna mniej żywa, druga bardziej żywa, dochodzi do pewnej jedności. Przenikają się darami. To właśnie staramy się czynić. W każdej parafii mamy pewną liczbę kościołów, budynków. Oczywiście mamy też mniej uczestniczących we mszach świętych, więc mniej również środków pieniężnych, żeby utrzymywać te kościoły. Często parafie nie były w stanie utrzymywać swoich kościołów. W 2007 roku pewna parafia musiała zamknąć 6 z 7 kościołów, żeby nie popaść w bankructwo. No, takie rzeczy zdarzają się w wielu, wielu parafiach. Musimy niestety, jesteśmy zmuszeni zamykać kościoły. Mamy 3 regionalne wikariaty w mojej diecezji. W Arnhem, w wikariacie Arnhem musiałem zamknąć połowę kościołów. Musieliśmy około 66 kościołów zamknąć. W pozostałych wikariatach regionalnych zamknęliśmy, dekanatach zamknęliśmy mniej
kościołów, ale w, całym, w całej diecezji. Zamknąłem około jedną trzecią, niemal jedną trzecią kościołów, a mój poprzednik już, już również zamykał kościoły. Pod koniec roku 2014 wielu kapłanów, diakonów i świeckich pytało mnie: proszę księdza arcybiskupa, co ksiądz arcybiskup myśli o przyszłości naszej diecezji? A ja wskazałem w przyszłości rok 2028, kiedy ukończę 75. rok życia i według prawa kanonicznego będę musiał złożyć rezygnację na ręce Ojca Świętego. On może ją przyjąć lub nie, oczywiście zobaczymy, ale czego, powiedziałem, czego oczekuję na ten rok 2028? Powiedziałem, że oczekuję, że będziemy mieli około 20 parafii, w każdej jeden lub dwa kościoły. Ale te kościoły będą, będą centrami całego regionu. Jeśli to będą centra regionów, w których będą żywi katolicy, to być może staną się centrami ewangelizacji. Więc mam nadzieję na przyszłość. I pracujemy bardzo ciężko, aby formować, kształtować tę te twórcze mniejszości. Rozpoczęliśmy taki trzyletni projekt w listopadzie. Nasza archidiecezja to jest w okolicach 7 września święto patronalne patrona Holandii. Przedstawiliśmy nasz program. Mieliśmy przedstawicielstwo wszystkich parafii i przejawiali wielki entuzjazm. Jako punkt wyjścia bierzemy przykład ojca Melona z Kanady, który był w stanie obudzić parafię w swojej własnej diecezji. Przestudiowaliśmy bardzo, bardzo dogłębnie jego dwie książki, w których opisał ten proces. Można oczywiście go naśladować bardzo dosłownie, ale my stwierdziliśmy, że chcemy właśnie przekształcić wszystkie nasze parafie w parafie misyjne. Więc myślimy o kursach Alfa, o takich rodzinnych niedzielach. To są takie niedziele, kiedy zapraszamy dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej, młodych ludzi, którzy przygotowują się do sakramentu bierzmowania, również ich rodziców. Dajemy katechezy dla przygotowane w zależności od wieku. Wspólnie świętujemy Eucharystię i mamy również wspólny posiłek. I ten wspólny posiłek jest bardzo ważny, tak jak i w kursie Alfa, ponieważ on pomaga budować wspólnotę, poczucie wspólnoty. Zwłaszcza młodzi ludzie potrzebują wsparcia. Innych rówieśników, którzy również wierzą w Chrystusa. Wiele młodych jedzie na Światowe Dni Młodzieży. Byli w Portugalii. Tam
pośród tych milionów młodych ludzi no, dochodzili do wniosku, o, to znaczy, że nie jestem jedynym szaleńcem jeszcze młodym, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Ważne, żeby mieli podobne doświadczenia w domu. Bardzo jest ważne również to, żeby włączać rodziców w ten proces, bo my oczywiście możemy dawać katechezy, nauczania. Oni mogą, możemy głosić tym, którzy się przygotowują do sakramentów. Oni to potem powtarzają w domu, a rodzice no, mogą to krytykować. Więc kiedy my włączymy rodziców, no to redukujemy ten to zagrożenie, że ta wiara pozostanie tylko na poziomie właśnie tego jednego pokolenia. No, przez całą długą historię no, mieliśmy wiele pokoleń, które w ogóle nie miały dobrej katechezy, więc rodziny, które wspólnie uczestniczą w tych katechezach, potem mogą na te tematy rozmawiać ze sobą w domu. Jest również bardzo ważne, aby młodzi ludzie, którzy przygotowują się do sakramentów. Kiedy ja przygotowywałem dzieci jako młody ksiądz, ja nauczałem dzieci, które nie miały pojęcia o tym, co mówię. Dla nich to było w ogóle niepojęte, to, o czym ich uczyłem. A kiedy robimy to w ten nowy sposób, właśnie podczas tych niedzieli rodzinnych, dzisiaj niektórzy kapłani mają 40-50 par rodziców z dziećmi, więc mają dzisiaj 200-250 osób więcej w parafii, więc to stymuluje Kościół, sprawia, że on staje się bardziej atrakcyjny również dla starszych osób. Jest jeszcze wiele innych aktywności. Przygotowywanie młodych rodziców do chrztu ich dzieci. Zauważyliśmy, że katolicy wciąż wybierają chrzest dla swoich dzieci, ale dokonują tych decyzji ze względu osobistego przekonania. Nie dlatego, że ich rodzice czy dziadkowie ich do tego przymuszają, ale to jest ich osobisty wybór. I to jest bardzo dobre, dlatego że on jest odpowiednio zmotywowany. Ta motywacja pochodzi z własnego wewnętrznego życia. Musimy dawać im odpowiednią katechezę. Musimy nauczyć ich, jak się modlić w rodzinie, tak żeby modlitwa przenikała życie rodzinne. Bo na początku sekularyzacji, tych procesów sekularyzacyjnych, zauważyliśmy, że znikało życie modlitewne z rodzin. Podjęliśmy również taką nową inicjatywę dotyczącą osób, które chcą pobrać się w kościele. Zorganizowaliśmy to na poziomie regionalnym w diecezji. So the individual parishes do not have enough young couples. W wielu parafiach nie ma dostatecznej liczby par, które chcą się pobrać w kościele, więc robimy to regionalnie. Jakiś miesiąc temu
Mieliśmy takie spotkanie, było siedem par przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. No i podczas tego spotkania tłumaczyliśmy istotę w ogóle małżeństwa zgodnie z teologią ciała Jana Pawła II. Omawialiśmy naturalne sposoby planowania rodziny, nauczanie dotyczące antykoncepcji. Niektórzy zastanawiali się, jak to wpłynie na tych młodych ludzi, a oni wszyscy bardzo entuzjastycznie podeszli do tego spotkania, więc to bardzo pomaga nam fakt, że pigułki hormonalne już nie są tak popularne jak w przeszłości. Młode kobiety wiedzą, że bardzo często konsekwencją przyjmowania takich hormonów są depresje, różne problemy psychiczne. Młodzi ludzie zaczynają to dostrzegać. Młodzi ludzie również interesują się zmianami klimatu, środowiska, więc to też ma pozytywny wpływ. Kiedy powiemy, kiedy w 68 roku byśmy powiedzieli, no nie możesz przyjmować pigułki antykoncepcyjnej, to jest wewnętrzne zło, no ucięliby głowy za takie stwierdzenie. A dzisiaj ci młodzi ludzie mówią, a być może to nie jest wcale taki zły pomysł. Również są zainteresowani słuchaniem na temat nowych metod planowania rodziny. Te metody, one też się posunęły, rozwinęły. To nie jest to samo, czego uczono w latach 30. ubiegłego wieku. Nauczałem również w seminarium dla przygotowujących się do święceń osób, które decydują się na kapłaństwo w późniejszym wieku. Są tam również stali diakoni, którzy są opłacani przez parafię, również to jest ich też praca zawodowa. Wielu tych młodych mężczyzn stwierdzają, że kiedy stosujemy te metody, one faktycznie działają, ale trzeba do nich podchodzić w bardzo poważny sposób. I to jest praktyczna, dobra odpowiedź na inne sposoby, środki, jak właśnie hormonalna pigułka antykoncepcyjna, które mają bardzo wiele konsekwencji, niepożądanych skutków dla zdrowia, życia kobiet. Dlatego musimy posługiwać się wszelkimi możliwymi sposobami. Musimy wykorzystywać te punkty otwarcia kultury, żeby dotrzeć do serca współczesnych ludzi. To jest to, co powiedział wasz wielki rodak Jan Paweł II. On mówił, że musimy zachowywać się jak święty Paweł, iść na te współczesne areopagi, szukać tych punktów otwarcia. Tak jak święty Paweł, który poszedł do ołtarza nieznanego Boga i wykorzystał tę sytuację do powiedzenia o jedynym prawdziwym Bogu, Ojcu Jezusa Chrystusa. W tamtym czasie wielu nie przyjęło tego. Niektórzy przyjęli, ale wielu nie przyjęło tego nauczania świętego Pawła. Opierali się zwłaszcza nauczaniu o zmartwychwstaniu ciała, ale niektórzy przyjęli Pawła do domu i pozwolili mu
pogłębić to nauczanie. Więc my również musimy wykorzystywać te punkty otwarcia współczesnej kultury. Wykorzystujemy to, że we współczesnej kulturze u wielu młodych właśnie te środki hormonalne, antykoncepcyjne już nie są tak popularne i wykorzystujemy to jako pewne otwarcie, żeby właśnie przedstawić nauczanie Kościoła. Powinniśmy więc jeszcze bardziej studiować encykliki Jana Pawła II. Oczywiście jest ich wiele i z trudem możemy objąć je wszystkie, ale zawartość tych encyklik jest bardzo, bardzo ważna. Kardynale, pora na naszych telewidzów, na radiosłuchaczy, na głos naszych telewidzów, na udział w naszej dyskusji. Teraz chcę to uczynić, zaprosić naszych słuchaczy, telewidzów do pytań, do dialogu wraz z nami tutaj w studio. Drodzy Państwo, naszym gościem jest ksiądz kardynał Willem Jacobus Eijk, prymas Holandii, najkrócej mówiąc, tak przedstawię naszego gościa. I zapraszam do telefonów do studia, do udziału w naszej dyskusji. Przypomnę numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery mamy do dyspozycji 536 600 300 oraz 536 600 400, zaś dla słuchaczy telewidzów dzwoniących z zagranicy 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. Oczekujemy na Państwa głosy, telefony już dzwonią, odbieramy więc pierwszy. Halo, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Artur z Lubelszczyzny. Witam, panie Arturze, słuchamy. Ja chciałem się podzielić taką refleksją. Otóż Lubelszczyzna teoretycznie jest jakby no, konserwatywnym miejscem naszej Polski. Otóż nie jest to do końca prawdą. Tutaj jest taka miejscowość Piaski pod Lublinem. I jest tam zakład fotograficzny, gdzie właścicielka tego zakładu po prostu bezczelnie handluje dziecięcą pornografią. Rozmawiałem na ten temat z posłami obecnego rządu, którzy byli u nas przed wyborami. I efekt jest tylko tego taki, że zniknęły nagie zdjęcia z witryny tego zakładu fotograficznego. Wydaje mi się, że jest jakieś przyzwolenie społeczne na tego typu rzeczy. Gdyby to dotyczyło księdza, bardzo szybko zrobiono by z tym porządek, ale że to dotyczy no, prawdopodobnie polityków obecnie rządzących, no to się sprawę zamiata pod dywan. Panie Arturze, czy mogę prosić o jakieś pytanie do naszego gościa? Dobrze, bo trudno mówić księdzu kardynałowi na temat sytuacji na Lubelszczyźnie, tak? Czy ma pan jakieś... Tylko chciałem na antenie poruszyć, że to nie jest tak... tak ładnie w Polsce, jak się tam wydaje. Ten problem nie dotyczy tylko Holandii, ale ten problem zaczyna rozlewać się niestety po całej Europie. W Polsce niestety też mamy z tym problem. Tak, rozumiemy. Bardzo dziękujemy, panie Arturze. Dziękujemy bardzo. Ksiądz kardynał tutaj słyszał głos naszego słuchacza. To jest wschodnia część Polski, która jest tak no, nie tylko postrzegana, ale jest... bardziej przywiązana do tradycji, do wiary niż może inna część gdzieś kraju, ale jak słyszymy też te rzeczy nie są takie idealne. Czy, tak może spytam księdza kardynale, czy w Holandii ksiądz kardynał wspomniał o większym otwarciu młodych ludzi na nauczanie Kościoła, na teologię ciała, na nauczanie Kościoła na temat moralności małżeńskiej. Ksiądz kardynał wspomniał o podejściu do antykoncepcji. Czy to oznacza, że młode pokolenie w Holandii zrozumiało, że te propozycje, które były dotąd, czy są nadal promowane bardzo mocno, że one nie zdają egzaminu, że one są, nie można w ten sposób żyć? Not good anymore, that they are looking for new ways. Yeah, this is a very interesting
and good observation. Tak, to jest bardzo interesująca i ważna obserwacja, dlatego że to jest wielka trudność. Pornografia w internecie. In an anonymous way, w bardzo anonimowy sposób możesz oglądać najbardziej obrzydliwe rzeczy. Które odpowiadają takim najbardziej brutalnym fantazjom, jakie może mieć człowiek. Młodzi ludzie często nie znają cnoty czystości. I nie mają żadnych hamulców i też nie mają żadnej broni, żadnej środków obrony przed właśnie pornografią. My często, kiedy wspominamy o czystości, to tak jakby odnosimy ją do jakiejś takiej tradycyjnej, staroświeckiej pruderii, a to nie jest prawdziwa istota cnoty czystości. I to nie jest katolickie odkrycie. Ale opis tej bardzo ważnej cnoty, centralnej cnoty już w dziele Arystotelesa odnajdujemy opis. On już opisał, to był przecież pogański filozof, a on już wtedy dostrzegł wagę cnoty czystości. Czystość nie oznacza pruderii, ale oznacza integrację wszystkich impulsów płciowych, uczuć, emocji w całej pełni osoby ludzkiej. Także nie musisz przymuszać samego siebie do tego, żeby się opanować, ale jesteś panem samego siebie. Jesteś panem swoich własnych popędów, impulsów seksualnych i uczuć płciowych. To jest bardzo ważne w procesie dochodzenia do prawdziwego małżeństwa. Małżeństwo, które jest obopólnym, pełnym darem obojga dla siebie nawzajem. Małżeństwo jest tym całkowitym darem samego siebie. Jak możesz dać siebie samego drugiemu, jeżeli sam nie jesteś panem samego siebie, jeżeli wewnętrznie jesteś podzielony, kiedy masz po jednej stronie właśnie te wszystkie, ten wymiar cielesny, a po drugiej stronie wymiar wyższy, duchowy, kiedy to nie współgra ze sobą, kiedy nie wypracowałeś cnoty czystości po prostu dlatego, że nie wiedziałeś, że ona jest w ogóle wymagana, wtedy nie masz tak naprawdę narzędzi obrony przed tym przemysłem pornograficznym, z którym stykamy się wszędzie, w telefonie komórkowym, w komputerze, w twoim domu, gdzie ani twoi rodzice nie mogą tego kontrolować, a może twoi rodzice sami są od tego uzależnieni. My tak naprawdę możemy odczuwać wielkie współczucie wobec takich młodych ludzi, bo nikt im nie głosił, co jest najważniejsze właśnie w tym całkowitym darze samego siebie, które konstytuuje małżeństwo. Że ta czystość, cnota czystości jest tak ważna dla twojego szczęścia. Widzicie, nie można powiedzieć, ja jestem szczęśliwy, bo jestem wolny, mogę dowoli oglądać pornografię. To daje pewne spełnienie chwilowe, ale nie daje spełnienia życiowego. Tylko całkowity dar z samego siebie może dać takie spełnienie. Musi być osoba, której możesz się tak darować całkowicie i od której możesz przyjąć ten dar z drugiej strony.
To jest również, to leży również u podstaw właśnie cnoty czystości. Nie można. Nie można mówić za mało na ten temat. Ja naprawdę szczerze współczuję młodym ludziom, którym nikt o tym nie mówił. Musimy starać się, żeby Kościół właśnie tego uczył. Wydaje mi się, że wciąż pozostajemy trochę niemi na ten temat, jakoś nieśmiali, onieśmieleni, żeby nauczać na te tematy. Rzucamy to jak taki gorący kartofel, przerzucamy tę odpowiedzialność na kogoś innego, ale musimy pamiętać, że głosząc zawsze do kogoś dotrzemy. Mamy kolejny telefon, kolejny głos naszego telewidza. Bardzo proszę. Halo? Halo? Halo, czy witamy w telewizji Trwam, w Radiu Maryja. Czy się słyszymy? Halo? Tak, bardzo proszę. Już jesteśmy na antenie. Halo? Bardzo proszę, słyszymy doskonale. Proszę mówić. Dobrze. No właśnie, moje imię Urszula. Urszula, dzwonię z Koszalina. Pani Urszula, prosimy o ściszenie telewizora lub radia, bo tracimy czas, a mamy go niewiele. Urszula z Koszalina. Słychać teraz? Słychać teraz cały czas, pani Urszulo. Słuchamy, proszę mówić. Ja tego chciałam dodać do jak to powiem, argumentu księdza kardynała, bardzo ważną rzecz, że środki antykoncepcyjne mają nie tylko działanie, że tak powiem, destrukcyjne na umysł, na psychikę, ale i na ciało. I to bardzo wyraźnie i to się przejawia, że tak powiem, w takich chorobach jak zakrzepica i raki różnego rodzaju. Także to tylko chciałam dodać, to jest bardzo ważne, bo wielu ludzi o tym nie wie. Dziękujemy bardzo, pani Urszulo. Dziękujemy. No, dziękuję. Skutki uboczne, rozliczne skutki uboczne środków antykoncepcyjnych, można o nich też wiele mówić. Ten kardynał jako też lekarz z wykształcenia też tutaj ma tutaj wiedzę bardzo szeroką. The medical doctor also has a very broad knowledge about it. Yes, of course I have tak, oczywiście posiadam wiedzę na temat środków antykoncepcyjnych. Nie jestem już aktywny w medycynie. Kiedy ukończyłem 65. rok życia, pozostawiono mi możliwość pozostawania w rejestrze lekarzy, ale musiałbym przynajmniej jeden dzień w tygodniu odbywać praktykę medyczną. Musiałbym w ciągu roku też przechodzić dodatkowe szkolenia. Oczywiście jako arcybiskup Utrechtu już nie mogę sobie na to pozwolić, więc już nie planuję żyć, pracować jako lekarz, ale wciąż podążam za odkryciami medycyny. Czytam wciąż pewne czasopisma medyczne, które poszerzają moją wiedzę. Wiele rzeczy można też znaleźć dzisiaj w internecie, ale bardzo chcę podziękować pani Urszuli za to wsparcie, dlatego że rozumie to, co mówiłem. Ona ma być może też podobne doświadczenia, może osobiste doświadczenia. Więc bardzo dziękuję pani Urszulo za ten głos. Ksiądz kardynał mówi nieraz w swoich wystąpieniach, że właśnie w świecie takim liberalnym, wielkiego indywidualizmu, właśnie katecheza musi być bardzo jednoznaczna, bardzo klarowna, bo to jest też klucz docierania do tej mentalności takiej zindywidualizowanej, tak? Że człowiek indywidualistyczny, tak go nazwijmy, chce się, lubi się odróżniać, tak? A więc ksiądz kardynał gdzieś kładzie nacisk w wielu swoich wypowiedziach, że nie możemy bać się mówić jasno, jakie jest nauczanie Kościoła, bo ono wtedy jest interesujące. Only then it is interesting. Yeah, you know, individualism. Tak, indywidualizm jest sam w sobie już pewnym rodzajem areopagu, jest pewnym otwarciem, dlatego że indywidualista
Chcę dokonać bardzo jasnego wyboru dla siebie samego, dotyczącego własnych przekonań religijnych, drogi życiowej, jego norm etycznych, wartości. Kiedy przekaże się, przedstawi się bardzo jasne i współczesne idee dotyczące małżeństwa, dotyczące znaczenia płciowości, seksualności, to dajemy szansę do dokonania takiego wyboru. I co więcej, młode indywidualistyczne osoby chcą same chcą być autentyczne względem siebie, ale również żądają tego od ciebie jako przedstawiciela Kościoła. Wiedzą, że reprezentujesz swoją osobą Kościół. Niektórzy mają jakieś nieokreślone pojęcie na temat nauczania Kościoła. I kiedy my sami nie jesteśmy nieszczerzy albo onieśmieleni, nie wyjaśniamy jasno pewnych spraw, bo lękamy się, czy ich do pewnego stopnia jakoś nie skrzywdzimy, czy nie obrazimy, to wtedy sami nie jesteśmy szczerzy. I oni to odczuwają, odkrywają dlatego trzeba być szczerymi, jasnymi, tak jak oni. Oni żądają tego również od nas. Trzeba bardzo otwarcie, jasno tłumaczyć, co się myśli. Oczywiście nie wszyscy młodzi ludzie za tobą pójdą, ale niektórzy. A być może właśnie te osoby, które pójdą za tym nauczaniem, staną się częścią tej kreatywnej mniejszości. My mamy siać, a Bogu zostawić plony, zbiory. Kiedy jesteśmy sami szczerzy, autentyczni w naszym głoszeniu, wtedy Bóg będzie udzielał łaski słuchającym naszego nauczania. To Bóg jest tym, który czyni to otwarcie. Ludzie nie nawracają się dlatego z powodu naszego nauczania, naszej jakiejś mocy, ale dlatego, że to Bóg działa, posługując się tym nauczaniem. I na tym musimy polegać. A my na tym musimy zakończyć tę naszą pierwszą część spotkania, księże kardynale. Nasz czas dobiega końca niestety, ale część druga będzie za 2 godziny, drodzy Państwo, w Radiu Maryja o 21:30. Jest z nami ksiądz kardynał Willem Jacobus Eijk, arcybiskup Utrechtu, prymas Holandii i autor między innymi, nie tylko, ale najnowszej pozycji Więź miłości, katolicka moralność małżeńska i etyka seksualna. I też tych tematów chcemy dotykać z naszym gościem, z Państwem. Temat jak najbardziej też i w Polsce aktualny. Widzimy, co się dzieje w naszej ojczyźnie. W tych tygodniach ostatnich, a więc te tematy warto mieć dobrze też przemyślane i praktykowane. Księże kardynale, bardzo dziękuję za przybycie, za tę część pierwszą. Słyszymy się w Radiu Maryja za 2 godziny. Drodzy Państwo, bądźcie z nami. Mówimy sobie do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.